dobry, ja się nazywam Krzysztof Herman. Jestem przedstawicielem fundacji Na Miejscu, ale także jestem pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Będę moderatorem tej dyskusji, która mam nadzieję tutaj będzie sprawnie toczyć się. Dyskusja na temat przyszłości ogrodów działkowych w Warszawie. W tych ogródkach działkowych, to co było pokazane, drzemie ogromny potencjał społeczny. Tak? Z jednej strony to są wszelkiego rodzaju formy aktywizacji, partycypacji, które już dzisiaj w tych ogródkach funkcjonują, a te warsztaty, które tutaj były wykonane, pokazały, że te ogrody też mogą się coraz bardziej otwierać na zewnątrz. Tak? Czyli nie tylko one są adresatem tych działań, które dzieją się lub mogą dziać się, są w ogrodach, są ci, którzy już dzisiaj tam są, od jakiegoś czasu, ale też może być cała wspólnota lokalna. Taki ogród może stać się miejscem takiej integracji społecznej. Zresztą takie centra integracji społecznej są bardzo ważne, które tak spajają te sąsiedzkie więzy. I właśnie przez to, że w tym ogródku mamy ten z jednej strony już od iluś lat wypracowany kapitał społeczny, a z drugiej strony mamy te miejsca, typu właśnie te różne sale, które pani pokazywała, które mogą być takimi miejscami, które tą społeczność lokalną mogą integrować. I cieszę się, że jakby tutaj też ci użytkownicy, co było pokazane w tych warsztatach, że oni też widzą tą wielką potrzebę tego, aby ogrody zbliżały się do mieszkańców i wchodziły w pewną interakcję z sąsiedztwem, tak? Żeby nie było tak, że zresztą sam mieszkam na Bemowie, na granicy między Bemową a Wolą i codziennie jadąc i wracając do pracy też mijam ogródki działkowe i cieszę się, że one są coraz bardziej otwarte, że to jest miejsce do spacerów, gdzie można przyjść właśnie obcować. Te wszystkie formy związane z tym, żeby w ogródkach pojawiały się możliwość na przykład zajęć dla młodzieży, żeby właśnie był ten, widziałem fajny pomysł i to też muszę pochwalić ten pomysł z tym, żeby młodzież miała swoje takie przestrzenie, w których może pojawiać się i tą taką naturalną, w ten sposób naturalny jakby obcować z tym, co uczą się fizycznie na zajęciach z biologii mogą, czy przyrody tak w młodszych klasach, mogą właśnie ten potencjał ogródków wykorzystywać. Ogródki działkowe funkcjonują w wielu miastach, też było pokazane w bardzo różnych formach. I rozumiem, że też my z jednej strony widzimy te ogródki, które mamy od wielu lat, ale wiem, że też pojawiają się coraz bardziej różne formy, na przykład w Śródmieściu, takich ogrodów wspólnych, tak, gdzie na jednej grządce ileś osób wspólnie gospodaruje, czy właśnie tych ogrodów na dachach. To też jest cenna idea, która mam nadzieję w Warszawie również uda się zaszczepić. Przede wszystkim to, jak są postrzegane ogrody działkowe, dlatego że no, przyzwyczailiśmy się do takiej stereotypowej opinii, że działkowiec to jest emeryt, to jest staruszek, to jest starszy człowiek, który siedzi na tej działce, jest zamknięty i właściwie nic go nie interesuje. A tutaj okazuje się, że niekoniecznie musi tak być. Ja mogę powiedzieć tutaj ze swojej strony, że jeśli chodzi o ten dzień dzisiaj, jeśli chodzi o zainteresowanie ogrodami działkowymi, to się zupełnie zmienia. Jest ogromne zainteresowanie ogrodami działkowymi i to wcale nie jest tak, że tylko ludzie starsi się zajmują tymi ogrodami. Coraz młodsze osoby się interesują i naprawdę to ma ogromną przyszłość. A jeśli chodzi o seminarium, bardzo cenne było to, że ogrody jednak są postrzegane jako szansa. Jako szansa dla miasta, a nie jako zawali droga. Dlatego, że no, w ostatnich czasach, w ostatnich dniach, miesiącach, latach, no niestety trochę się przepychaliśmy z miastem, przepychaliśmy się z tym, żeby dotrzeć do świadomości no nie tylko miasta, ale też rządzących w ogóle. To seminarium pokazuje, że jednak nie jest tak źle, że możemy iść razem, nie musimy sobie zachodzić drogi i że jest naprawdę duży potencjał w ogrodach działkowych. Chciałbym też powiedzieć o misji, dlatego że tak samo jak miasto ma swoją misję, tak samo Polski Związek Działkowców też ma swoją misję. Jeśli wejdą Państwo na stronę internetową Polskiego Związku Działkowców, to tam na samym początku się przewija się 5 haseł. Te hasła to jest zdrowie, ekologia, wypoczynek, edukacja i rodzina. I w tych pięciu wartościach, myślę, można zamknąć tą misję Polskiego Związku Działkowców, dlatego że te wszystkie wartości są właśnie kultywowane w ogrodach działkowych. I teraz,
Jeśli chodzi o to otwarcie ogrodów działkowych, o którym tutaj mówimy, czyli rozumiem, że to otwarcie ma być przyszłością ogrodów działkowych, to Polski Związek Działkowców nigdy nie stał na stanowisku, że chce być zamknięty, chce się zamykać, grodzić. Z tym, że musimy pamiętać o tym, że ogrody działkowe, czyli te działki i działkowcy, no, w swoich ogrodach działkowych mają jakąś swoją własność. Także nie możemy oczekiwać od działkowców, żeby się otwierali zupełnie i żeby te ogrody działkowe były otwarte tak kompletnie. Z tym, że pamiętajmy też o tym, że wiele ogrodów działkowych, nie od dziś, nie od wczoraj, ale od wielu lat jest otwartych. Jest otwartych, są otwarte dla spacerowiczów, są otwarte na wszelkiego rodzaju inicjatywy. Mogę tutaj powiedzieć, że wiele ogrodów warszawskich od lat organizuje nie tylko dla działkowców, ale dla wszystkich mieszkańców różnego rodzaju imprezy, począwszy od wczasów dla seniorów, począwszy od organizowania, przekazywania na przykład nadwyżek plonów do domów seniora, do domu dziecka. Ponadto, no, nie od dziś są organizowane różnego rodzaju wykłady, odczyty, pokazy cięcia drzew owocowych. I to wszystko jest organizowane nie tylko dla działkowców. Także myślę, że to też jest jakiś element otwarcia. Poza tym, kolejna rzecz. Tutaj na seminarium też właśnie wypracowaliśmy taką koncepcję, żeby jeżeli nawet nie możemy otwierać tych bram, tych ogrodzeń, to żeby te ogrodzenia zyskiwały nową formę. I było wiele pomysłów w ciągu trwania seminarium, żeby te bramy nasze ogrodowe miały po prostu bardziej przyjazny charakter. Były bardzo fajne projekty pań studentek architektury krajobrazu, które no bardzo nam się spodobały. Także rzeczywiście, może te bramy nie muszą być stalowe, żelazne, siermiężne. Możemy zrobić ogrodzenie drewniane, bardziej fantazyjne. Myślę, że to wszystko jest do zrobienia. Tylko tutaj trzeba zaznaczyć jedną rzecz. Wszystko można zrobić, tylko musimy pamiętać o tym, że działkowcy ponoszą sami nakłady na te działki. Także generalnie, jeśli chodzi o ogrody działkowe, no potrzebujemy wsparcia, dlatego te ogrody działkowe oczekują współpracy z miastem. I oczywiście to otwarcie jest jak najbardziej możliwe. Polski Związek Działkowców jest otwarty na otwarcie, że tak powiem. Tylko tak jak już tutaj pan wspominał, mój przedmówca, o tym wspólnym zespole, który ma powstać. Czekamy cały czas na jakieś pierwsze spotkanie tego zespołu. I myślę, że to otwarcie ogrodów jest możliwe, jeśli będziemy pomału, krok po kroku opracowywać jakiś harmonogram, wybierać konkretne ogrody, żeby one mogły być przykładem, sposobem na otwarcie tych ogrodów. I możemy to, myślę, robić tylko wspólnie, przy pomocy miasta. Ogródki działkowe mogłyby być wzorcem czegoś, co się nazywa partnerstwem publiczno-prywatnym. Zaangażowanie z jednej strony władz miasta, a z drugiej strony zaangażowanie wszystkich prywatnych użytkowników. Tylko podstawową rzeczą jest to, żeby dotychczasowi użytkownicy, tak jak zauważyłem w różnych miejscach, to się układa różnie, niezależnie od ustawy, mieli przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa wtedy może przerodzić się w odpowiedzialność za ten kawałek swojego terenu i współpracę z innymi. Tworzenie przestrzeni publicznej w ramach ogrodu, czy to będą jakieś pojedyncze place, czy aleje, w różny sposób współdziałanie w zakresie edukacji, tworzenie grup, lekcji, instrukcji. Każdy z działkowców, jeżeli czuje się bezpiecznie na swoim terenie, dba maksymalnie i ma bardzo ciekawe często rezultaty, którymi chciałby się przed innymi pochwalić, a przez to właśnie również edukować. Jak to wygląda dzisiaj, jakie są możliwości właśnie, czy jakie dzisiaj są sposoby otwierania się tych ogrodów działkowych, jakie mogłyby być inne sposoby otwierania się, gdzie jest ta granica pomiędzy właśnie tą własnością prywatną, a jakimś wspólnym dobrem i otwieraniem się na mieszkańców. Gdzie ta granica przebiega teraz, a gdzie mogłaby ta granica w przyszłości przebiegać? Mam nadzieję, że to jest jasne w miarę. Ja niestety muszę powiedzieć, że ta granica jest płynna, ale
postaram się tę odpowiedź uzasadnić konkretnie. Jestem autorką przez wiele lat prowadzonych badań na temat struktury przestrzeni zamieszkiwanych i mam głębokie przekonanie, że żeby oddać bliźniemu koszulę, to trzeba mieć drugą. Nie ma takiej niestety figury, żeby zdjąć z grzbietu i oddać. Więc dopóki człowiek, mieszkaniec miasta, nie ma poczucia terytorialności, choćby związanego ze skrzynką, w której uprawia trzy krzaczki pomidorów, dopóki nie czuje, że jest to jego ziemia i jego miejsce na świecie, choćby to miejsce było najmniejsze z małych, nie jest w stanie zbudować przestrzeni społecznych.